idziemy do Tesco odebrać zakupy. Takie na szybko malina się drze, więc pokażę wam, co mamy w domu. Witajcie kochani, jesteśmy już w domu. Dzisiaj jest po prostu niesamowicie gorąco. Ma być 30 stopni dzisiaj, jutro i pojutrze. Tak więc zrobiłam zakupy na weekend i siedzimy w domu, bo chyba nie da się za bardzo nigdzie wyjść, bo słuchajcie, jest tak gorąco, że wszędzie będą tłumy, jest nie do wytrzymania na dworzu. I chyba przesiedziłem po prostu w ogrodzie z basenem. Słucham. No trudno. Już wam pokazuję, co mamy fajnego. Zaczynamy po kolei. Mamy jeszcze zarcie dla zwierząt, to jest, tego wam nie pokazuję. Sześć opakowań mleka. Zamówiłam mleko niebieskie, to pełno tłuste, ale widocznie nie mieli, dali mi to. Dwie paczki bezalkoholowego piwa na te upały. Mąkę bez prosku do pieczenia, bo tą proskę do pieczenia mamy. Ser żółty, trzy paczki. Na zapas taki sos do makaronu. Sos do stir fry. Kawa czarna. Takie latte, to jest latte dla mojego męża. Bułki hot dogowo zapiekankowe. To się przydają. Ładnie. Ładnie pachną. No widzisz? Tutaj mamy... Mamy cytrynki, marchewki, pieczarki, warzywa do stir fry, jabłka, pomidorki, tam gdzieś jeszcze jedna paczka gdzieś, jajka, tutaj widać też dali mi jedne inne, bo nie mieli czterech paczek tych, zielone ogórki, szczypiorek. Gdzie to są, słuchajcie, chciałam wziąć gruszki w paczkach, wzięłam dwie paczki i się okazało, że to były gruszki takie. UFO? UFO? One się UFO nazywają chyba, no nie? Tak, za chwilkę. Brokuły. Naprawdę ładne, duże, słuchajcie, rzadko takie duże są. Eggplant. A jak to jest po polsku, pamiętacie? Nie. Boże, to się mówi. Bakłazan. O, pamiętam! Bakłazany mamy dwa. Tak, żebyśmy chcieli coś piec. I tutaj mamy tak, sałatki, kapusty, też czerwona kapusta na sałatkę, dla zwierzaków, dla nas, wiecie. Arbuz, taki malutki, niestety większych nie było. Melony, ananasy, zapas bananów, ziemniaki i mamy też słodkie ziemniaki. Myślę, że będziemy coś bardziej jednodaniowego piec po prostu zamiast gotować jakieś obiady teraz. No to są nasze zakupy na weekend, oprócz tego co mamy, bo mamy zapas mięsa, więc nie kupowałam. Mamy też, tu wam pokażę, zapas polskiego chleba w zamrażalniku, żeby nie trzeba było chodzić do sklepu. Mamy jeszcze dwie paczki takie, co takie, Elena, nie widać jest. Mamy dwie paczki takich lodów i słuchajcie, zawsze kupuję, to są dwulitrowe, zawsze kupuję najtańsze lody takie, bo one są najsmaczniejsze, bo słuchajcie, te droższe są strasznie ciężkie, tłuste, one są po prostu na ciężkiej śmietanie zrobione i to nie podchodzi nam za bardzo. Więc kupuję najtańsze, takie są fajne. Kupiliśmy jeszcze żarty dla zwierząt, to pewnie wam już mówiłam trzy razy i idziemy nalać wody do basenu. Tak, fralki jeszcze nic nie zabrał. Ponieważ się gorąco jest jak jasna cholera, to w sumie jemy obiad o kolację. Robimy dzisiaj hot dogi. Do hot dogów parówki grilluję na takim grillu elektrycznym. Nie gotuję ich. Trochę smaczniejsze są, wiecie, parówka to parówka jedna. No właśnie, i zaraz wam pokażę, jak te hot dogi robię. Thank you.
Bruno, zjadaj. Beans and cold. I don't like beans. I don't like beans. Od kiedy? Malina się wyspała. Bruno ma mantrę i mamy... mamy ciekawie w ogóle. Malin. Jedyny zadowolony człowiek w domu dzisiaj. Tak. No. Malina, Aniela, weź ten... widelec. Edward. Edward chce zjeść hot dog.